dlatego, żeby pokazać młodzieży, a poza tym, żeby zostawić po sobie ślad, a dać to przyjacielom i dać to rodzinie ku pamięci. Dać to przyjaciołom, niech pan powie. Bardzo dać to przyjaciołom i dać rodzinie ku pamięci. Tu po kolei pokazuję swoje działania. Działania przede wszystkim jako album, bo coś z tego, że się napisze, jak ludzie i tak nie przeczytają, ale obrazki to sobie obejrzą. I działania jak Liga Morska, proszę, najpierw Liga Morska, potem jedziemy dalej i nagrody, które za to dostaliśmy, czyli Konrad między innymi, Konrad Indywidualności Morskiej, moje liceum, tutaj ciekawostka, w moim liceum nagroda mojego imienia ustanowiona przez moje liceum, nie przeze mnie. Tu jeżdżę i wręczam, potem Państwowa Szkoła Morska, oczywiście tutaj, tablo Państwowej Szkoły Morskiej, potem kamień Państwowej Szkoły Morskiej na Wałach Chrobrego. To jest piękna sprawa. A następnie po kolei jedziemy. Nagroda Przyjezdnego Brzegu. Też ciekawostka, bo to nie dają tak tylko na rzekach, ale ponieważ jestem kapitanem nie tylko żeglugi wielkiej, ale śródlądowej i pilotem morskim do tego. Zresztą napisałem taką piękną książkę Pilot Morski. Jedyna książka o pilotażu szczecińskim. A piękna, przepiękna książka. A tu dalej jedziemy i skwer kapitanów. Oczywiście skwer kapitanów i wszystko, co na skwerze kapitanów. I Niepodległość na marsz na przykład. Coś wspanialnego, co chcemy trzeci rok już zrobić. Trzeci rok na skwerze kapitanów, Niepodległość na marsz. I następnie skwer, a potem na skwerze różne rzeczy. I tu jest Liga Morska i Rzeszna w Akademii Morskiej. Liga Morska i 250 studentów. No i to, co mówiłem, że zbieramy na pomnik. Na pomnik zawsze stoimy, kwestujemy, z moją Grażynką kwestujemy na pomnik. No i na końcu na Lipolidze Morskiej jest pokazana moja tawerna, kochani. To zaraz ją pokażę. Tawerna, moja tawerna. Tak wygląda. Okay.